Wielkie niepokoje społeczne. Energetycy wychodzą na ulicę. Górnicy nie do końca są przekonani, że ta umowa społeczna gwarantuje ich bezpieczeństwo. Czy to, co proponuje rząd, pana już przekonuje? Jest bardzo wiele znaków zapytania, bardzo wiele niewiadomych. Jakby jest podpisana umowa, ale to naprawdę to baronowie związkowi z ministrami podpisali tę umowę. Natomiast ludzie mają szereg pytań, a te pytania rodzą się z tego, co słyszą. I dzisiaj jakby wszystko wskazuje na to, że mimo podania daty 2049, do którego ma funkcjonować polskie górnictwo, stanie się to szybciej, ale jeżeli się będzie to działo szybciej, to na jakich warunkach? I tego naprawdę nie wiadomo, bo tu chodzi o miejsca pracy, miały być gwarantowane, a jakby wiele wskazuje na to, że to może się to górnictwo jakby zwijać w chaosie. To jest bardzo niedobre z powodu bezpieczeństwa energetycznego, no bo Polska jako kraj musi mieć zabezpieczenie produkcji prądu, dostaw węgla do tego prądu i to przejście musi być bardzo dobrze zaplanowane, a wydaje się, że dzisiaj rząd kupuje najnormalniej w świecie czas, próbuje kupować pokój społeczny, a w tym całym porozumieniu, czy wokół tego porozumienia znaków zapytania co niemiara. Pan już rok temu interpelował w sprawie szybu Grzegorz, który miał być tą gwarancją rozwoju górnictwa w Jaworznie. Teraz się okazuje, że rzeczywiście te obawy były słuszne i już Tauron tej inwestycji nie chce kontynuować. No, podpisuje się porozumienie, mówi się, że górnictwo będzie jeszcze funkcjonować, mamy nowy blok energetyczny, a z drugiej strony zaraz kilka dni po podpisaniu słyszymy, że grupa Tauron, właściciel kopalni Sobieski w tym przypadku, nie będzie inwestować w tą kopalnię. A kto będzie? Skąd będzie węgiel do bloku energetycznego w Jaworznie? My jesteśmy oczywiście za tym jako Platforma Obywatelska, żeby odchodzić od węgla, że musi być produkowana energia zielona w przyszłości, ale ten czas transformacji, to przejście, to się nie może stać z dnia na dzień. Wszystkim tym, którzy myślą, że można zamknąć kopalnię, a prąd będzie płynął, mówię, tak nie można. Mamy blok energetyczny, który zasila znaczną część kraju w energię i on musi być zasilany węglem stąd. No bo skąd? I musi jeszcze być zasilany przez wiele lat, aż nie podbudujemy wiatraków, nie podstawimy odpowiednią ilość solarów, czy być może w końcu wybudujemy energię atomową, elektrownię atomową. Ale to się wciąż zbyt powoli dzieje, a widać, że dla górnictwa zły czas, stąd niepokoje społeczne, stąd protesty, które wczoraj były w Warszawie. Związkowcy energetyczni, górnicy, oni wychodzą teraz na ulicę. Z jednej strony niby uzyskali to porozumienie, a z drugiej strony pojawiają się obawy, że górnictwo może zakończyć się dużo wcześniej. Bo porozumienie porozumieniem, a problemy, które się piętrzą i które są tu i teraz, są bardzo poważne. Chociażby właśnie brak inwestycji w szyb Grzegorz, no to stawia pytania dla górników, czy oni bez tego szybu w Jaworznie będą mogli wydobywać węgiel do 49 roku. Czy elektrownia, czy grupa Tauron będzie odbierać ten węgiel w takich cenach, jakie górnicy zaproponują. To są pytania, na które brakuje odpowiedzi i stąd porozumienie to jedno, a emocje i brak jakby przekonania do tego, że to porozumienie będzie dotrzymane w przyszłości, powoduje to, że ludzie się niepokoją.